Bodziub. Cecha charakterystyczna. Mam nie tylko duży, ale także bardzo mocny dziób. Potrafię nim rozłupywać nasiona i orzechy, z którymi inne ptaki sobie nie radzą. Siła nacisku mojego dzioba przekracza 35 kilogramów. Może dlatego nazywają mnie dziadkiem do orzechów. Gdzie mogę mieszkać? Preferuję lasy liściaste, szczególnie te porośnięte bukami, grabami czy wiązami. Można mnie spotkać w Europie, poza jej północnymi krańcami i w umiarkowanej strefie Azji. W zachodniej i południowej Polsce występuję dość licznie. Nie zasiedlam partii wysokich gór. Jaki kolor mnie zdobi? Łepek mam lekko rudy. Dziób i oko otoczone czarną obwódką. Brzuszek jasno-beżowy, a skrzydła ciemno-brązowe z dodatkiem bieli i czerni. Mój dziób zmienia kolor w zależności od pory roku. Na przykład w porze godowej z cielistego przemienia się w niebiesko-szary. Śpiew. Kiedy przywołuję samicę, wygwizduje ciche cit-cit-cit. Śpiew nie jest moją mocną stroną. Śpiewam cicho, siedząc wysoko w koronach drzew, więc trudno mnie usłyszeć. Czym się żywię? Skoro nazywają mnie dziadkiem do orzechów, to wiadomo, co stanowi podstawę mojej diety. Uzupełniam ją dużymi nasionami drzew iglastych, pestkami wiśni, czereśni czy śliwy. Lubię pączki i kwiaty różnych roślin. Bardzo sprawnie rozłupuję pestki owoców, ale nie zjadam miąższu. Potrafię też łapać owady w locie. Obowiązki rodzicielskie. Karmię samicę w czasie składania jaj i podczas wysiadywania. Czasami zastępuję ją w gnieździe. Po wykluciu się piskląt wspólnie dokarmiamy młode świeżymi nasionami i drobnymi owadami. Wyprowadzamy jeden lęg w ciągu roku. Gdzie gniazduję? Moje gniazdo w kształcie czarki buduję w koronie drzewa liściastego. Gniazdo składa się z grubych gałązek w warstwie zewnętrznej. W środku wyściełane jest drobnymi korzonkami. Gdzie zimuję? Nie odlatuję na zimę do Afryki. Mogę zimować w centralnej i wschodniej Europie, także w Polsce. Jak duży jestem? Jestem większy od wróbla, a mniejszy od szpaka. Długość mojego ciała to 18 cm. Rozpiętość skrzydeł 32 cm. A moja masa to 50, no może 55 gramów. Ochrona. W Polsce objęty jestem całkowitą ochroną gatunkową. Pamiętajcie, dzieci, i nie tylko dzieci. Jeśli lubisz ptaki i zależy ci na ich zdrowiu, proszę, nie dokarmiaj ich chlebem ani żadnym pieczywem. Taki pokarm bardzo nam szkodzi i powoduje wiele groźnych chorób. Sól zawarta w pieczywie jest dla nas bardzo, bardzo groźna. Zatem możesz mnie dokarmiać zimową porą, ale rób to mądrze. My, grubodzioby, lubimy ziarna słonecznika i konopi. Szczególnym przysmakiem będą rozłupane orzechy. Do widzenia, kochani, i do zobaczenia. Pa, pa, pa. Ci, ci.